Rozmowa dnia. A w studiu? Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Witam panie pośle, dzień dobry. Witam państwa. Jak jest z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, z nowelizacją? Trzeba wprowadzać tą nowelizację, czy nie trzeba? Bo projekt się pojawił, bardzo szybko ten projekt wycofano, więc może coś tu było niepotrzebne. No jest taka nadzieja, że te przepisy, które obecnie obowiązują, są wystarczające, bo one są, tylko potrzebna jest dobra wola ze strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I z tych pierwszych zapowiedzi pani Małgorzaty Gersdorf no wynika, że jednak chęć zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa ma. Te pisma, które zostały skierowane do marszałka, trochę temu przeczą, ale cały czas mamy nadzieję, że jednak nie będziemy musieli no, każdej sytuacji dopychać kolanem i ustawą, tylko liczymy na to, że pani Gersdorf będzie jednak stosowała prawo i z tych swoich obowiązków się jednak wywiązywała. To wyjaśnijmy słuchaczom dokładnie, o co chodzi. Te pierwsze sygnały to była deklaracja sędzi Gersdorf o tym, że w odpowiednim, wymaganym prawem terminie decyzja o zwołaniu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa zostanie podjęta, a ten drugi krok, o którym pan mówi, to jest z kolei jej pismo do marszałka Sejmu, w którym dopytuje o szczegóły wyłaniania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego te pytania budzą wątpliwości jakieś co do intencji pani Gersdorf? Budzą wątpliwości o tyle, bo to jest jakiś warunek i to jest przedłużanie tej decyzji o zwołaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Gdyby pani prezes pytała marszałka, korespondowała nawet i 2 lata, nikt by nie miał nic przeciwko, gdyby nie uzależniała od tego właśnie zwołania Krajowej Rady Sądownictwa. Ja przypomnę, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest ciało, które najzwyczajniej w świecie musi na co dzień pracować. Tam brakuje decyzji, tam jest już prawie ponad setka wniosków przeróżnych, które powinny być przez Krajową Radę Sądownictwa rozpatrzone. Tam potrzebne są decyzje. Wniosków w jakich sprawach musi działać? Na przykład? Bo myślę, że większość naszych słuchaczy nie wie dokładnie, jakimi wnioskami zajmuje się KRS. To jakie tam sprawy na przykład czekają na rozstrzygnięcie? Tam wpływają przeróżne wnioski dotyczące nawet, nie wiem, wymiaru sprawiedliwości i indywidualnych spraw, w których Krajowa Rada Sądownictwa musi zająć stanowisko. Tam wpływają wnioski. Ja przypomnę, że mamy dużą reformę Sądu Najwyższego i w tym zakresie są potrzebne opinie Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. I wiele takich innych organizacyjnych awansów pionowych sędziów. A czy sprawa to wszystko się, musi działać. Czy sprawa się nie rozwiąże sama? No bo przecież za parę tygodni wchodzi w życie także ustawa zmieniająca funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Będzie nowy skład Sądu Najwyższego. Będzie w związku z tym też nowy prezes Sądu Najwyższego. No i będzie mógł zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. To nie jest ten moment, kiedy się już wszystko rozwiązuje? Wystarczy poczekać? Czy jest jeszcze jakiś kruczek, który sprawia, że tam trzeba najpierw jednak znowelizować ustawę o KRS-ie? No teoretycznie mogłoby się wydawać, że ten problem wówczas rzeczywiście zostanie rozwiązany, ale trzeba wziąć pod uwagę, że żeby zafunkcjonowała reforma Sądu Najwyższego, to musi tam dojść do nowych powołań sędziów też Sądu Najwyższego. I to powinno być w zasadzie wcześniej niż wejście w życie ustawy, żeby na przykład powołać Izbę Dyscyplinarną, a tam potrzebna jest decyzja i opinia Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli krótko mówiąc, obecny pierwszy prezes Sądu Najwyższego musi zwołać KRS po to, żeby KRS mógł rekomendować członków do tego nowego składu Sądu Najwyższego. Dokładnie, dokładnie. Więc tam częściowo reforma doprowadza do sytuacji przejścia w stan spoczynku niektórych sędziów powyżej określonego wieku, więc jest potrzeba uzupełnienia składu Sądu Najwyższego i to powinno mieć miejsce już teraz, już dzisiaj. Krajowa Rada Sądownictwa nad tym powinna się zastanawiać. Czyli nowelizacja ustawy o KRS-ie nie znika, tylko jest odłożona na półkę, żeby zobaczyć, co zrobi profesor Gersdorf, a jak się okaże, że nie dochowa tych terminów, to rozumiem, że wtedy nowelizacja wraca do parlamentu i Tak, jest akt uchwalana. Dobrej woli i chcieliśmy wycofać ustawę, która była pewnego rodzaju presją na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no ale jeżeli będzie tego typu podejście i nie będzie zwoływania przez dłuższy czas jeszcze Krajowej Rady Sądownictwa, no to będziemy musieli do tego wrócić w tej czy w innej formie, ale
determinacji do tego, żeby wymiar sprawiedliwości zaczął funkcjonować normalnie, już wszyscy się przekonali, że nam nie brakuje. Zatem jeżeli będą takie przeszkody, to nie omieszkamy wprowadzić ustawy szybkiej ścieżce legislacyjnej, która wyprowadzi tą sytuację na prostą, ale to też jest obraz tego, że do samego końca reforma jest blokowana i nie ma akceptacji do zmian, które myśmy zaproponowali. Nikt nie mówi o tym, że powiedzmy sobie ta ustawa w jakimś stopniu zagraża niezależności sądu, tylko mówi o tym, że 15 osób traci funkcję i w związku z tym jest to problem dla środowiska. No my nie rozpatrujemy tego pod tym kątem, nie jest dla nas ważne, czy sędzia Żurek nadal będzie członkiem Krajowego Sądownictwa, tylko chcielibyśmy, żeby ten organ prawidłowo działał i na tym nam najbardziej zależy. Wczoraj z kolei Sejmowa Komisja pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt zakazujący aborcji. To jest ten projekt Zatrzymaj Aborcję, o którym już była mowa wtedy, kiedy 830 tysięcy osób się podpisało pod potowym wnioskiem. Całkowity zakaz aborcji eugenicznej w tym projekcie i po tym pozytywnym zaopiniowaniu, kiedy Sejm zajmie się dalej tym projektem, wiadomo to już, czy jeszcze nie wiadomo? Ja uważam, że tu ścieżka postępowania Sejmu w tej sprawie jest dość klarowna i przewidywalna. Na ten moment w tej sprawie, bo Komisja Sprawiedliwości miała tylko wydać opinię. Ona nie jest prowadzącą ten projekt. Prowadzącą jest Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. A w planie pracy Sejmu na najbliższe pół roku tego tematu nie ma. Stąd moje pytanie, kiedy się Sejm zajmie rzeczoną sprawą. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jest dość oczywiste oczekiwanie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Ja przypomnę, że w Trybunale jest wniosek grupy posłów, którzy wnioskują o to, żeby rozstrzygnąć, czy te wyjątki eugeniczne w zakresie właśnie aborcji są zgodne z konstytucją. I uważam, że od tego będzie bardzo dużo zależało. Oczywiście to nie jest przesądzające z punktu widzenia legislacji, bo nie tylko rzeczy niezgodne z konstytucją mogą być zmieniane, ale wydaje mi się, że poczekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i po tym będą dalsze prace nad tą ustawą. No teraz pytanie do pana jako byłego radnego łódzkiego, też z łódzkiego okręgu pan trafił do parlamentu. Ten wyrok nieprawomocny jeszcze, w którym Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i jej partner Włodzimierz G. zostali uznani winnymi poświadczenia nieprawdy, to sprawi, że Hanna Zdanowska nie będzie kandydowała ponownie na prezydenta Łodzi albo zmniejszy jej szanse, czy też przeciwnie, myśli pan, że to będzie teraz konsolidacja skrzywdzonej, jak to niektórzy wołają, przez pisowską władzę polityk? Znaczy tak, mam tutaj argumenty prawne i faktyczne. Prawne są takie, że gdyby ten wyrok tej treści utrzymał się w mocy, to nie jest bariera do kandydowania. Problem powstaje po ewentualnym wyborze, bo tam są dwie ustawy, które są ze sobą, delikatnie rzecz mówiąc, lekko sprzeczne. Natomiast z punktu widzenia kandydowania, kodeks wyborczy mówi o tym, że wyrok z grzywną pozwala kandydować. No i też ta część faktyczna to są zapowiedzi pani prezydent Hanny Zdanowskiej, że jednak będzie kandydowała, więc wszystkie te argumenty wskazują na to, że będzie kandydatem. No ale to jeszcze nie wszystko, musi być wybrana. A te ostatnie wydarzenia w życiu politycznym łódzkim wskazują na to, że na pewno jej łatwo nie będzie. 2017 rok to jednak mało sukcesów, a wiele porażek w funkcjonowaniu władzy pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Dwa, ten wyrok, który nie tyle sankcjonuje pewną nieprawidłowość, której się dopuściła i przestępstwa, którego się dopuściła, ale też objawia skalę nepotyzmu, który funkcjonował wokół władzy i wokół pani prezydent Hanny Zdanowskiej. To pan ciekawą rzecz wskazuje, bo rzeczywiście w mediach ogólnopolskich przebija się tylko informacja, że to był proces dotyczący jakiegoś tylko kredytu. Natomiast jak się czyta teksty w lokalnej prasie, ja posiłkowałem się między innymi Dziennikiem Łódzkim przed naszą rozmową, no to tam kilka takich naprawdę dużych tekstów o tym, jak no coś, co można chyba nawet nazwać układem łódzkim, funkcjonuje, można było znaleźć. No nie tylko, że wszyscy wszystkich znają, ale też przy okazji wszyscy wszystkim różnego rodzaju usługi, czy właściwie przysługi wyświadczają. To jest chyba sedno tego, co przy okazji tego procesu wyszło na jaw. Tak, bo to jest emanacja tego, co dzisiaj myślą łodzianie. Przecież my na co dzień rozmawiamy, ja się spotykam w biurze niemalże co dzień. Jeżeli nie jestem w Warszawie, to jestem w Łodzi w biurze i łodzianie właśnie z takimi uwagami
przychodzą. Wyrok to jest jedna sprawa. Jeżeli popełniono przestępstwo, to musi być tutaj kara, ale to, jakie były okoliczności tej sytuacji, że znajomy dyrektor udzielał kredytu, były podpisywane dokumenty, nie zapoznając się być może z jej treścią, a być może świadomie. Później ten człowiek jest doradcą i współpracownikiem pani prezydent Zdanowskiej. Później żona tego człowieka staje się prezesem zarządu lotniska, które przynosi wielomilionowe straty. To pokazuje, że przede wszystkim kolesiostwo, przede wszystkim znajomości, a nie kompetencje. Dzisiaj się mówi o dramatycznej sytuacji lotniska, a okazuje się, że wybór prezesa lotniska nie był wcale merytoryczny. To kto przeciw Hannie Zdanowskiej zostanie przez PiS w Łodzi wystawiony w takim razie? Jeszcze takiej decyzji nie ma, ale jesteśmy już bardzo blisko. Myślę, że połowa kwietnia rzeczywiście to będzie ten moment, gdzie poznamy kandydatów. Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, jest brana pod uwagę? Na pewno. Na pewno jest w pierwszej kolejności brana pod uwagę, ale myślę, że za chwilę poznamy decyzję, już te spekulacje nie będą potrzebne. Tak pan mówi, jakby pan też był brany pod uwagę. Nie wiem, czy jestem brany pod uwagę. Na pewno grono parlamentarzystów jest brane pod uwagę. Mamy kilku dobrych kandydatów. Na pewno podejmiemy rękawice i będzie ciekawy bój. Myślę, że wygrane dla Prawa i Sprawiedliwości. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości i prawnik, był gościem Sygnału w Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. 26 po 8. Była to rozmowa dnia.